wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wygląda tegoroczny zbiór buraka ćwikowego w naszym gospodarstwie oraz jak zwiększyliśmy wydajność naszego nowego kombajnu do marchwi. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. My zdecydowaliśmy się akurat na zestaw z firmy Hillmet pompy Stucholi i ma on wydajność 81 litrów przy obrotach 540 wałka WOM. Tutaj w tym miejscu na kombajnie z przodu, z boku kombajnu będziemy montować dany zbiornik. Multiplikator posiada żeński zatrzask na wałek WOM od strony ciągnika, a po przeciwnej stronie znajduje się męski wałek WOM, który przekazuje napęd 1:1 na dalsze urządzenia. Osiąga te same obroty co wałek w ciągniku, więc urządzenie to pozwala na utworzenie zewnętrznego układu hydraulicznego, na przykład do napędu tura, jednocześnie pozwalając na korzystanie z WOM-u do napędu innych urządzeń. Przekładnia posiada gruby aluminiowy korpus i pracuje na zębach skośnych, więc jest bardzo cicha i komfortowa w pracy. W multiplikatorze jest aż 7 łożysk, dzięki czemu idealnie nada się do ciężkich zastosowań. Moc multiplikatora to 30 kW. Zestaw ma bardzo małe gabaryty i mieści się dlatego też w każdym ciągniku. Pompy z firmy Hillmet są zaprojektowane do pracy pod dużym obciążeniem, mają wyższą sprawność oraz mniej elementów składowych. Oczywiście dzięki nowoczesnej technologii nie są to elementy zbyt duże, są precyzyjniej wykonane. A jeszcze nie wspomniałam, że taki tutaj element będziemy usztywniać, nie wiem czy to dobrze nazwę, takim oto pasem usztywniającym, więc moim zdaniem wszystko mamy już omówione i bierzemy się już za montaż.
got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you, get you, get you, get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, get you, get you, now you'll beg me please. Hey, now I'll stay away. You were never meant to save me. Now I'll stay away. I don't hear you say you're sorry. I fell in love with you.